nam niezmiernie miło, że rozpoczynamy czwarty z rzędu w kolejności sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. Sezon czwarty po trzech mistrzostwach Polski. Dzięki uprzejmości naszego sponsora grupie Azoty. Co tu dużo mówić, cele są znane wszystkim od samego początku zaistnienia Chemika Police w Ekstraklasie, czyli znowu będziemy walczyć o kolejne Mistrzostwo Polski i Puchar Polski. Dzięki uprzejmości, jeszcze raz powtarzam, grupy Azoty, budowaliśmy bardzo silny zespół, który o to mistrzostwo powalczy. Mam taką nadzieję, że to mistrzostwo zdobędzie. Chcemy potwierdzić prymat w Polsce, czwarte mistrzostwo z rzędu. Zespół zaczął przygotowania 15 sierpnia. Te przygotowania były zaplanowane na 8 tygodni treningów. Treningi te były poświęcone temu, aby zbudować wytrzymałość zawodniczej, wytrzymałość siłową zawodniczej oraz na zbudowanie systemów gry, bliżej, tak ogólnie mówiąc, taktyka gry. W trakcie też tego okresu przygotowawczego rozegraliśmy kilka meczów sparingowych, które miały za zadanie sprawdzenie naszej gry na polu innego przeciwnika, tak żeby zobaczyć, nad czym jeszcze trzeba pracować, co trzeba poprawiać, a co już dobrze funkcjonuje w grze zespołu. Także został nam ostatni tydzień przed ligą. Bardzo się już cieszymy, że się ta liga zaczyna, bo na pewno tutaj już wszyscy mocno czekamy na to. Za nami 8 tygodni przygotowań, tak jak mówiłem, dość mocnych przygotowań. Także myślę, że w sobotę, przystępując do meczu, już będziemy w pełni przygotowani do tego, żeby zacząć grę tutaj na naszym podwórku, a później jeszcze udoskonalać tą grę tutaj u nas w Polsce przez ten październik, listopad, tak żeby na grudzień, jak już wejdą te rozgrywki europejskie, żeby tam pokazać już taką grę i taki styl gry, jaki byśmy chcieli, aby Chemik Police w tym sezonie reprezentował. Takimi najsilniejszymi naszymi rywalami, jeśli chodzi o walkę o Mistrzostwo Polski, o Puchar Polski, to będą na pewno zespoły z Rzeszowa, zespół z Wrocławia i myślę, że również zespół Budowlanych Łódź oraz Dąbrowy Górniczy. To na pewno te cele, które są tutaj założone przez klub, żeby wygrać Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, to jest to, do czego będziemy dążyli. My na pewno bardzo cieszymy się, że ta liga już się rozpoczyna. Zostało kilka dni i po długim okresie przygotowań ciężkim jesteśmy już gotowi na to, żeby rozpocząć przygotowania. Jesteśmy od tygodnia w komplecie, także to też jest fajne i na pewno zupełnie inaczej się trenuje. I tak jak trener mówił, no tutaj mamy bardzo, bardzo dobry zespół w tym roku i mocne zawodniczki, także na pewno każdy będzie miał szansę grania i ostatni nasz wyjazd do Szwerina pokazał, że ta nasza gra idzie w dobrym kierunku, lepiej to wyglądało niż po Policach, jak byłyśmy, także myślę, że jesteśmy na dobrej drodze i teraz pozostaje nam to wszystko pokazać już na parkiecie.